Pani senator Lidia Staroń nie uczestniczy w kolejnych próżnych seansach teatru politycznego, w których specjalizują się liczni aktorzy naszej sceny politycznej. Dowody aktywności ustawodawczej pani senator zostały przedstawione podczas konferencji prasowej podsumowującej 4 lata jej pracy parlamentarnej. Niewątpliwym sukcesem było wprowadzenie do naszego prawodawstwa skargi nadzwyczajnej, mogącej zmienić prawomocny, lecz niesprawiedliwy wyrok. Skarga nadzwyczajna to jest instytucja prawna, nowa instytucja prawna, żeby można jeszcze raz walczyć o dobry, sprawiedliwy wyrok. Kolejnym osiągnięciem było przeforsowanie przepisów dotyczących uwłaszczenia spółdzielców. Dzięki pani senator kilka milionów mieszkańców stało się właścicielami zajmowanych lokali. W końcu spółdzielcy mają prawo do majątku. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, przyjęta w nawiązaniu do rozwiązań zaproponowanych przez panią senator, wzmacnia nadzór nad komornikami i obniża koszty egzekucji. Pani senator przygotowała też zmianę ustawy o kredycie konsumenckim, obniżającą górną granicę kosztów pozaodsetkowych. Projekt ustawy antylichwiarskiej, skierowany do Sejmu, ma jeszcze bardziej obniżyć tę granicę. Przedmiotem zainteresowania pani senator nie są polityczne roszady, lecz problemy i dramaty ludzi walczących o sprawiedliwość, czy jak pani senator podkreśla, po prostu o normalność. Przykładem jednego z ostatnich sukcesów pani senator w walce o przywrócenie elementarnej sprawiedliwości jest sprawa pani Barbary Szypulskiej, najpierw pozbawionej mieszkania, a następnie godnego odszkodowania za utraconą własność. Szerzej o tej sprawie mówiliśmy w reportażach z 13 i 19 września bieżącego roku.